Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. Nowy sposób wrzucania tej serii bardzo wam się spodobał, czyli raz w tygodniu w sobotę nowinki, tak jak dzisiaj i tydzień temu. W ostatnim tygodniu naprawdę wiele ciekawych zmian dowiedzieliśmy się od twórców Minecrafta i zaraz wam je przedstawię. Mam nadzieję, że nowinki, które wam zaprezentuję, wam się spodobają i że w komentarzach wywiąże się ciekawa dyskusja na temat nowości. Zapraszam do oglądania! Usprawniono kod ekwipunku mobów. Jest on teraz lepszy i elastyczniejszy na zmiany w przyszłości. Poinformował nas Search. Tajemniczy blok, który widzieliśmy na kilku screenach, nie będzie występował normalnie w Minecrafcie. Dowiedzieliśmy się, że jest to blok techniczny, który jest używany przez programistów do generowania struktur. Możliwe, że to potwierdza już na 100% pojawienie się nowych struktur, o których wspominałem wam kilka odcinków temu. Search na swoim Twitterze pokazał nam screena, który przedstawia działanie strzał widmo. Wygląda na to, że po trafieniu moba atakową strzałą będziemy widzieli jego kontury przez ściany. Jakiś czas temu mówiłem wam o zmianach w D&D, m.in. kratki na wieżyczkach z obsydianu czy też smog ziejący ogniem. Jeb, zapowiadając Minecon 2015, pokazał nam to na tle nowego D&D. Widzimy tam strukturę przypominającą pewne budowle ze znanego modu Twilight Forest. Prawdopodobnie smog właśnie tego będzie bronił, a po pokonaniu go uaktywni się portal w środku nowej struktury. Są to jedynie moje przypuszczenia, ale mogą być one bardzo prawdopodobne. W tym tygodniu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że w komentarzach trochę podyskutujemy sobie na temat nowej struktury w D&D, nowego D&D i ogólnie innych zmian. Jak dla mnie nowy update zapowiada się wyśmienicie i już nie mogę się doczekać. Myślałem również nad pewnym let's playem z nowych snapshotów, który by się pojawiał jeden odcinek co tydzień z każdego nowego snapshotu i chyba takowy się pojawi, ale więcej informacji na ten temat już wkrótce. To byłoby na tyle, dzięki za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli nowości wam się podobają. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i czekajcie na następny odcinek, który pojawi się już za tydzień w sobotę o godzinie 17. Na razie!